Jak jesteś wrażliwy na zwierzątka, to lepiej nie oglądaj tego odcinka. Dzisiaj będzie dużo o mięsku i skąd ono się bierze. Cześć, witajcie, z tej strony Szlendi. W dzisiejszym odcinku mamy szkolenie z technik oprawiania zwierzyny, no i metod zabezpieczania gdzieś tam w warunkach survivalowych. Także szkolenie będzie polegało na tym, że ludzie dzisiaj zobaczą, bo dzisiaj naprawdę mało kto ma okazję takie rzeczy robić, typu na przykład wypatroszyć kurę od podstaw, zabić czy jakiegoś królika. Ktoś powie drastyczne, no a skąd się mięso bierze? Jak te krówki czy kurki jadą na fermach tirami do zakładów, to co? To jest humanitarne? No i co? No i mamy zwierzynkę płowną, czyli mamy dwie łanie, dzika, oczywiście tam badania wszystko mamy, kwity. Jakby ktoś pomyślał, że mamy nielegalne mięso, to zapraszam, niech sobie robi gówno burzę. I co? I działamy. Za chwilę ekipa będzie podzielona i przystąpią do oprawiania. No i dzisiaj kulinarne burżujstwo. Zapraszam do oglądania. Oczywiście trzeba było wyjechać bardzo wcześnie rano. No i oczywiście z przygodami, ale dotarliśmy. Co tam jest? Co tam jest? Mięso? Dobrze kombinujesz. Tam jest Pumba, Bambi. I jeszcze tu jest ten. Patrz, jaki sprzęt. Reksio, no, widziałeś? On dobrze czuje. Przygotowania do imprezki. Na razie robimy sobie strefę komfortu. Proszę bardzo. Tu będziemy obierać zwierzynkę na leżąco tym razem. Odpalamy ten nasz kaloryfer leśny, ognisko długie, także zaczyna się impreza. Macie krzepę, możecie nieść. Na stół ją. Pierwsza zawodniczka. Czas na kawkę. Bez kawy nie ma pracy. Oczywiście uruchomiliśmy kaloryfer leśny. Jest, jest. Lej i nastawiaj. To jest dojrzewający schab z jelenia. Fantastyczna sprawa, takie carpaccio. A to jest przed, a to jest po. Przed, po. Drogie dzieci, stąd się bierze jedzonko. Weź tu kliknij palcem na tego schaba, będzie zbliżenie. O! Nie chcę, nie będę wam tłumaczył, jak to smakuje. Szerokie zainteresowanie kursantów. Przed chwilą to była galeria telefonów. Bawimy się. Systemy oficjalnie alarmowe. Na ludzi. Za to się nikt nie przyczepi. Połowa grupy została obierać łanie, druga część została zabrana do lasu, żeby pokazać im jakieś tam podstawowe systemy spustowe w przypadku głodu, kiedy trzeba by było wykorzystać pewne techniki do pozyskiwania białka. Oczywiście jest to nielegalne, nie robi się tego tak dla jaj, ale technikę warto znać. Ucząc się survivalu, to jest praktycznie jeden z podstawowych elementów. Ileż można palić ogniska, nawigować i inne rzeczy robić. Natomiast no są takie techniki, w świetle prawa oczywiście są zabronione i oczywiście jak najbardziej ma to duży sens, bo mamy gatunki chronione. Wyobraźcie sobie, że ktoś sobie dla fanu myśli, że złapie bażanta, a później przychodzi, a tu nagle jakiś orzeł bielik. Także to jest jak najbardziej uzasadnione, nie robi się tego tak dla jaj, ale tak jak wspominałem, techniki warto znać. Jest to nieodzowny element survivalu. Chyba 10 razy zrobić, nie? Jest bardzo proste. Jak zrobisz 10 razy, to tak. No teraz robisz na luzie, a jak będziesz to robił na kołeczku, to zobaczysz, że już nie jest tak fajnie. Ja mówię, że... Podczas szkolenia pojawiły się również węzełki, bo naprawdę są to bardzo fajne rzeczy. Warto znać kilka z nich. No. Znaczy się to musisz złożyć na pół i później taki węzeł przez środek przepuścić. Co tu się dzieje? Dobra, tutaj powiedzmy robimy płotek. No ale załóżmy, dawaj, wyzwalać. Włącz, zobaczymy czy działa. Idziemy do bazy. Bo to jest jak się tych minek i tych innych, tych dziwnych komentarzy. Były. Tatarek. Normalnie jak w Szwecji na zajęciach w liceach. Tam jest ocet balsamiczny, świetny do tego. Właśnie się posilam tatarem z jelenia.
jak to wygląda. Właśnie mamy śnieg i wszyscy się zajadamy tatarkiem. Takie mięcho najlepiej smakuje na świeżym powietrzu, w terenie przy ognisku. Kierowniku, daj trochę! Poczekaj, czy ty się najesz bardziej jak my wszyscy? Tyle osób ci dzisiaj będzie rozpieszczać. Na stół wjechała kolejna łania. Wcześniej posililiśmy się tatarkiem. No i oczywiście tutaj uczą się skórować, uczą się wycinania mięśni. Jak ktoś nigdy tego nie robił, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Ale paradoks polega na tym, że jak ktoś się nauczy obierać kurę od podstaw, to w sytuacji jakiegoś kryzysu, czy będzie to barzan, czy będzie to gęś, zawsze sobie poradzi, bo układ kostny jest bardzo podobny. Wycinanie mięśni, oprawianie, patroszenie. Tak samo ze zwierzyną płowną. Jeżeli mamy na przykład sarnę, no to tak samo jeleń, tak samo koza, tak samo koń, krowa. Bardzo wszystko jest podobne. Tutaj ma właśnie najfajniejsze miejsce, tak zwana łata, żeby odciąć tak tereczkę, żeby mięso stawić przy. To nic, nic, nic. Tu będzie taki płat mięsa zostawać. Czy ten płat zostawić? Nie, 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 to na ścianie? Nie, 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 jak jest skóra. Jak jest skóra to. Się chwilę przerzuci tą cebulą. Musi jeden tak trzymać. Dupka pocinka, trudno. Żar się tworzy, grzeje się woda do mycia rączek, a zaraz będziemy sobie robić szaszłyki. Trochę dzik jeszcze jest przymarznięty, to postanowiliśmy go położyć przy ognisku długim, także tutaj pumba się grzeje, będzie na kolację. Akurat postanowiłem, że zrobimy z niego świeżonkę, bo jest dość mały. A jest nas sporo, jeszcze później jest atrakcja na drugi dzień, ale to później zobaczycie. Oczywiście woda na piecyku rakietowym ciągle działa, żeby był materiał na kawkę. ...żeber i mostka, później to wyciąć, ten cały trójkąt wytnijcie i będziemy robić dalej powoli, że... Ekipie jak widać wyraźnie zainteresowane. Oczywiście kości zabieram, bo będę robił z nich zupę mocarza. Bardzo ciekawy temat, warto poczytać. Mnie to niektórzy robią, że potnie, a tu chodzi o to, żeby zostawić całe te włókna, całość od tego, tak dokładnie. Tu możesz wypreparować od razu szynkę od brody. To będzie gulasz? Co my będziemy robić? Nie, to szaszłyki zrobimy. Ładne kwadraciki takie, starajcie się, wiecie, bez powięzi, bez tego. Pokaż, to nie jest przestrzelina. Bez akurat ja. Robimy ich bardziej tak, że na drugi dzień, no z dziczka jakiegoś, no jeden jest szlachetniejszym mięsem, jest innym. Myślę, że wyjdą jako takie. Opiekło. Wszystko było medium rare. Tak, to zostawimy chyba, bo... Nie ma się... Zważyć, tylko pożalić, jak to mówię. Jako, że dzień wcześniej mieliśmy duży wiatr, postanowiłem tym razem zrobić taki wykop, obłożyć świeżymi tutaj kawałkami olchy i mamy fajnego grilla. Zapisie? Palca to nie wsadziłeś? Nie. Drodzy Państwo, to niedawno biegało po lesie. Było ślisko, weszło na szosę. Żartuję. Mamy legalnie pozyskany materiał. Wcześniej go widzieliście. A tak wygląda w wersji już po uprawieniu. Dzisiaj szaszłyki. Jak to mówią partyzance, bieda, nie stać mi na świnie z marketu. Musimy jeść jakieś jelenie, dziki, króliki. Co zrobić? Każdy orze jak może. Przepraszam pana, pan tu nie stał. Dacie chociaż nagrać kawałek? Chodź. Czekaj, puśćcie mnie z kamerą chociaż. Gdzie te szaszłyki były? A tu są. Dobra, ja bezczelnie sobie rączką. Idę podenerwować ludzi, dobra. A więc tak, tu mamy jelonka. Widzieliście wcześniej, jak go piekliśmy. I teraz próba jakości. Sprawdzamy. Fajnie, bo taki soczysty. Nieprzesuszony. A że jestem miłośnikiem tatarów, to mi nie przeszkadza jakieś takie mięsko. Jak widać, nikt nie narzeka. A to jest ten, świeżonka na dzisiejszy wieczór.
zrobimy. Zrobimy taki nieplanowany patent, zobaczymy jak zareagują. Słuchajcie, jak jest u Szlendiego na szkoleniu? A tam słabo, nagrywam. Jeszcze raz, jak było? Dobra, są tak zapchani, że nawet nie potrafią krzyczeć. Aby do wieczora. Przyjechał rosół. Jak już mówiliśmy ostatnio, kanapki drwala są modne, u nas jest bieda, nie stać nas. 25 zł. Musimy jeść jakieś jelenie z cebulą. Kanapki partyzanta. Kanapka partyzanta. O. Smacznego. Jak? Smakuje? Robimy powtórkę. Ale szacun za akcję, że babcia dostała takie wsparcie. Szaszłyki robią karierę. Ciągle musimy drabiać. Nie chcą się na zbiórkę zebrać. Turu! O, to było dobre. Turu, turu! Zbiórka! To się składa? A, dopiero się gra. Dobra, pierdzi ale się. Poszło. Cześć. Turu! Nie, pierdzi się, gdzie? Będziemy uczyć się grać. To już lepiej? Jak Titanic, poza to nie wargi lepiej. Stary bieg po robocie. Ale tak. Dobra, słuchajcie, rosół się sam nie zrobi. Koniec przerwy. Po zamianie grup ruszyliśmy do pracy. Ja znów do lasu pokazywać różne systemy, a druga ekipa do kolejnej łani. Taki kursant to skarb. Uczy się systemów i wie jak zanęcić. Nie jeden tu kursant jest. Nie jesteśmy sadystami, nie pokażemy wam jak się załatwiało króliczki, natomiast przystąpiliśmy do oprawiania. Królikami jest na tyle prościej, że jeżeli je odpowiednio natniemy, jesteśmy w stanie dosłownie zdjąć skórę na drugą stronę, wywrócić tak jakby króliczka. No i też w międzyczasie wjechał dzik, no bo nam się śpieszyło, żeby zrobić dziczyznę. Większe albo dwie cegłóweczki. Teraz wjeżdżamy z dzikiem, bo będziemy świeżonkę robić. A takie krótsze? Mogą być. Do suszenia. Może być do suszenia. Dobra, tutaj od kolegi polecamy kanał Kuchnia Kwasiora. Zaraz będziemy tym oto specyfikiem nacierać króliki. Masz od Kwasiora przyprawy? No jak? No jak? Przecież robiliśmy wspólny odcinek świeżonka Szlendiego. A propos, tam jest właśnie świeżonka w wersji pierwotnej. To jest świeżonka najświeższa. A tu trochę jelenia właśnie będziemy używać do świeżony. Tu chłopaki tną mięsko, bo będziemy suszyć. A te bukłaki to są z wodą. Święconą. A tu jest, święconą. A tu jest Mikołaj, bo jeszcze... Pozdrawiam wszystkich myśliwych Daszbur. Daszbur. Mikołaj wstąpił do nas, bo stwierdził, że niedługo ma taki zapierdziel, że woli przyjechać jeszcze do Szlendiego na imprezę. A w zasadzie to on tu dowodzi. A, to co mi mówiłeś. Smoku grilluję. Zmora kwasiora. Już trochę damy tego. Trochę tego damy. Nie wiem co to jest w ogóle. Tak jak u Hesslerowej, całe opakowanie. Tam jest dobrze, ja to już jadłem nie raz. W dziczyźnie to stosowałem, myślę, że króliczek. A może go olejem troszkę dajmy? Nie, olej się będzie palił. A dobra. To jest pierwszy z królików. Co prawda jest ich kilka, ale dzisiaj jest tyle żarcia, że pewnie dwa sobie zabiorę do domu. To się zje. Chyba jeden z... Wjeżdża pierwszy uczestnik wyżerki. Dwa króliki Grzesiu wrzucimy, a dwa do pojemnika do domu. Musieliśmy podnieść
palenisko, bo była zbyt duża energia. Ten system z tym dołkiem i obłożeniem świeżym drewnem jest naprawdę genialny. W ogóle odpada wiatr. Gotowania do rosołu. Tak to wygląda. Przygotowania do rosołu trwają. Się naprawdę dzieje. Czekajcie, to drastyczne sceny. Zaraz musimy odpalić po prostu oświetlenie, bo już się zaczyna ciemno. Przygotowania kolejnych królików trwają. Druga ekipa robi kury. Naprawdę ten dzień jest bardzo krótki. Trochę nasz czas tutaj zaskoczył. Dobrze, że było oświetlenie. Daliśmy radę jeszcze to wszystko skroić. Po ucięciu kołków przystępujemy do zrobienia podróbki ogniska szwedzkiego, bo dziś w tym garku 40-litrowym naprawdę będziemy gotować ponad 25 kg mięsa. Dla tych, co nie wiedzą, jest to korzeń sosnowy, który został zalany żywicą i będzie służył nam jako rozpałka. Ale ładnie się jara. Ale jest. Po prostu wjebać do środka, czy? Tak. Czekajcie, czekajcie. Niech się... Lepiej bez papieru. To się wypłynie potem. Niech woda odparuje, poczekaj. A zresztą, nieważne, mięso też ma wodę. Odparuje. Rzucać dżem ze świni. Marmeladę. Marmeladę. Poszło? No, właśnie, papier do zmywarki. Trzecia poszła. Modlitwę jakoś odmówisz? Ja to mam dosyć. Nie. Grzesiu, syp cebulę. Wszystko wal. Pokój temu domowi. Poszło. Ostatnia parówka hrabiego Barykenta. Za młody jesteś na pierogę. W zapisie. Nie, bo wypadnie. Nie, nie za ostro. Dawaj rękami. Wybieraj. Wybierać rękami. Nie za ostro. Mamy już wieczór. Chłopaki już się troszkę rozkręcili. Zrobiła się lekka imprezka. Musiałem troszkę powycinać dźwięk przy tych działaniach, bo było wesoło. Także przystąpiliśmy do gotowania. Przy robieniu świeżonki naprawdę nie jest to takie proste, bo na początku trzeba naprawdę solidnie mieszać, żeby nic tam się nie przypaliło, dopóki mięsko nie puści dżemu. Taka była impreza. To się wytnie. Na tyle, na ile to możliwe, nie? Daj jakieś zdjęcie z... W międzyczasie rozpoczął się proces budowy trójnoga, żeby zrobić suszarkę na mięso. Co prawda amatorka, bo normalnie powinniśmy to zrobić na bazie naturalnych. Ten nie będzie za krótki. Ten jest dobry, bo jest gruby. Dziękuję. I teraz... Ten wyrzucamy? Ruszyliśmy z nakładaniem mięska. Jak wcześniej widzieliście, cięliśmy tutaj jelonka w takie długie, cienkie paski. Przez całą noc będzie to mięsko się suszyło. Za chwilę zabezpieczymy to też skórami z jeleni. Z tym, że takie mięsko będzie dopiero na rano. A my zgłodnieliśmy, bo świeżonka dopiero będzie za 2-3 godzinki. I ruszyliśmy ponownie z szaszłykami. Kolega widzę z anonima pisze. Nie, ja po... Nie, Grzesiu, to są dwie formy. Wkurzasz tych, co jedzą inaczej niż my, i wkurzasz tych, co jedzą tak jak my, ale tego nie mają. Dobra, dawaj te skórki. Na wieczór zajebali. Właśnie, to jest robota. Chcecie się schować w termowizji? Dobra. Naturalnej? No, mus. Tu mamy nacięcie. Dzierży rynu. No. No bo na tym polega ta nasza branża. Na pewno, na pewno. Przepraszam.
Także robimy suszark. Wigdom. Teraz mamy tu. To nagrywaliście? Ktoś już przestał nagrywać? Osłaniając od wiatru, jesteśmy w stanie podnieść temperaturkę i wykorzystać wszystko na maksa. Po ponad 3 godzinach gotowania, patrzcie ile nam drewna zostało, a tak wygląda gotowy produkt. To jest bardzo ekonomiczne ognisko, jednocześnie można przy nim stać i mieszać. Jako, że większość osób nie miała ochoty spać, siedzieliśmy sobie do późnych godzin, doglądając jelonka, regulując temperaturę. Mieliśmy w miarę ciepło, bo jakby nie było, zrobiliśmy zabudowę i mieliśmy 2 centralne takie konkretne ogniska. Poranek na spokojnie, jedni wstali wcześniej, drudzy wstali później. Ruszyłem do bazy zobaczyć jak tam nastroje. Mięsko nadal się suszyło. Zasada, że kto rano wstaje, ten pierwszy nastawia kawkę, obowiązuje. Na szczęście tutaj już czajniczek sobie działał. No i mamy rezultat całej nocy suszenia. Co prawda nie jest to efekt końcowy, bo takie suszenie mięcha powinno trwać co najmniej dobę, ale dla treningu, dla szkolenia już uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak to się odbywa. Skórki podeschły, troszkę się skurczyły. Szkoda, że tego dzika nie dołożyliśmy, ale tam dobrze jest. A za chwilę dalsza część świeżonki. Zaraz zobaczycie, jaką niespodziankę przygotowałem. Zanim przystąpimy do niespodzianki, czas na jajecznicę. Jako, że mamy ponad 20 osób, jak zwykle na patelnię wjechało 80 jajek. Zawsze jak publikuję takie zdjęcia rano, to na Facebooku po prostu ludziom takiego gula ruszam, ale co się dziwić, spójrzcie na to. Jeszcze mała atrakcja dla uczestników na koniec. Mamy ręczną zamykarkę do puszek, mamy puszeczki i będziemy końcówkę świeżonki, dlatego i wczoraj bardzo dużo zrobiliśmy, puszkować dla uczestników, żeby sobie zabrali do domu. No, żeby, musisz tak z wyczuciem dokręcić, żeby wiesz. Jak etykiety będziesz miał, to będzie full pro. Zamykarka do puszek zrobiła furorę. Bardzo fajne urządzenie, jednocześnie możecie sobie bez prądu zabezpieczać jedzenie, później pasteryzować. Tutaj akurat dostali świeżonkę, żeby zabrać do domu. A my przystępujemy do dalszej części suszonego mięska. Chodźcie na ten, na deser. Na deser! A, zrobimy tak. Ciach! O nie! Spadło! No, proszę bardzo, komu mięsko? Co prawda za krótko jeszcze, ale na pewno się mniej ten psuje jak świeżona. Jak świeże. Ciągnij. A. No co się czaicie? Brać. Macie się tym podzielić, ludzie. To wszystko do domu zabierasz w kieszenie. Na Allegro wystawiać potem. Podzielcie się. Na mięsko. Słuchaj. Już wszyscy się rozjeżdżają. Ognisko wygasa. Generalnie szkolenie się udało. Ja jestem mega zadowolony. Przetestowaliśmy sobie też takie niektóre rzeczy, które też mi w głowie siedziały. Między innymi nigdy nie było okazji zrobić sobie z tymi skórami takiego trójnoga do suszenia mięsa. I się udało. Mięsko się całą noc w zasadzie suszyło. To prawda nie jest to jeszcze do końca ok, no bo taka formuła powinna trwać co najmniej dobę, ale z punktu edukacyjnego naprawdę fajnie wyszło. Ludzie zadowoleni, to najważniejsze.
Zresztą sami widzieliście, co się działo. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!